Hamburg. Dzisiaj mamy 8 listopad 2021. Widać ratusz. U góry mamy świętego Michała Archanioła. Ratusz Hamburga został oddany do użytku 26 października 1897 roku. Stoi na dwóch klasztorach, których ufundował te klasztory, ufundował Adolf IV Schauenburg, pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, urodzonej 25 sierpnia 1280 roku w Berlinie, w dniu, kiedy umarł święty Ludwik Król Królów. Tego dnia jej babcia, Małgorzata Króla Danii i Królowa Danii, Małgorzata z Lubiszewa, założyła klasztor świętego Krzyża w Prostoku. Jej przodkami to był Karol Wielki, który widnieje na ratuszu. Był Henryk Barbarossa, był również jego kuzyn Henryk Lew. Była święta Jadwiga Śląska, wnuczka Jadwigi Wittelsbach, zmarłej w Dachau 16 lipca 1176 roku. W tym ratuszu urzęduje obecnie burmistrz od 2018 roku. Burmistrz, który zamknął miasto, który wyszczepia wszystkich. Nazywa się Piotr Czynczo. Jest na usługach Wartburgów, banku Wartburgów. Tak jak obiecał Wartburg w Nowym Jorku 17 lutego w 1950 roku, że przejmą wszystko. Więc przejęli wszystko. A urodził się ten człowiek 20 stycznia w 1966 roku w Bremen. Tego samego dnia w Ostrowie Wielkopolskim urodził się nasz ksiądz Michał Woźnicki, obrońca mszy świętej trydenckiej w klasztorze Salezjanów. Wcześniej był to klasztor dominikanek z 1282 roku. Tego samego dnia w Izraelu urodził się człowiek, syn Żydów z Ostrowa Wielkopolskiego, który był w Ameryce, kiedy w Gdańsku 9 sierpnia 1983 roku policja zabiła Polaka, Jacka Stefańskiego, muzyka, i powstał zespół Bez Jacka. Ten Żyd z Izraela nazywa się teraz Jacek Stefański i jest kapłanem w Kaliszu, jako polski ksiądz. W Kaliszu, gdzie jest sanktuarium świętego Józefa, gdzie przyjeżdżali męczennicy Dachau, gdzie przyjeżdżali kapłani, którzy przeżyli piekło w obozie koncentracyjnym Dachau, specjalnie przeznaczonym do likwidacji kapłanów. Przywieziono tam 13 grudnia w 1940 roku 527 kapłanów. 9 sierpnia w 1942 roku w bloku kapłanów mamy świadectwo mocy cudownego medalika, świadectwo cudownego medalika. Tego dnia w obozie w Oświęcimiu, w KZ Auschwitz, zostało zamordowanych 527 katolickich Żydów. Wśród nich święta Edyta Stein, jej córka chrzestna, Ruth Kantorowicz z Hamburga. Wszystko było dobrze zaplanowane. Edyta Stein, święta karmelitanka,
urodziła się 12 października w 1891 roku we Wrocławiu. Jest pochowana w klasztorze Urszulanek, kaplicy Piastów, babcia królowej Polski Małgorzaty Brandenburskiej Bożena. Siostra króla Czechosłowacji, którego doradcą był biskup Bruno, brat Adolfa IV. Biskup Bruno, dzięki któremu mamy Braniewo, który zakładał miasta, który pośredniczył między władcami, jako nuncjusz papieski, który był we Wrocławiu, który był w Gdańsku, który pomógł sprowadzić osadników z Hamburga i z Lübeck, którzy budowali Czczew, założony przez pradziadka polskiej królowej. Matko Boża, Królowo Świata, Boże Ojcze nasz, Ty wszystko widzisz i wiesz. Prosimy Cię o prawdę. Prosimy Ciebie za wszystkie dusze w czyściu cierpiące i za naszych kapłanów, naszych świętych kapłanów, którzy bronią mszy trydenckiej. Dzisiaj akurat jestem duchowo połączona z klasztorem na ulicy Wronieckiej 9, z księdzem Michałem Woźnickim. 2 lata temu w tym klasztorze miała być msza święta za moją rodzinę, ale to była msza pogrzebowa. Który zginął 7 listopada w wypadku samochodowym, obrońca mszy świętej Zygarłowski. A dzisiaj minęło 3 lata. 8 listopad 2021. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Matko Boże, proszę Ciebie o umocnienie dla naszego księdza Michała Woźnickiego i o mszę świętą trydencką, i o świętych kapłanów, i o przekaz prawdy.